15 lipca, rozważania lipcowe. Krew Chrystusa a sakrament pokuty. Zmartwychwstały Chrystus dotrzymuje obietnic danych wcześniej. Zwycięstwo nad lękiem, radość, pokój, dar Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów. Z Ewangelii Świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Refleksja. Całe życie człowieka jest przeplatane walką. Doświadczenie grzechu nieustannie ściąga go w dół. Jest więc konieczne, aby Boża moc przywracała go na właściwą drogę. Ten, kto miał doświadczenie grzechu i winy, powinien też mieć doświadczenie Boga, dokonujące się to przez krew Chrystusa, której zasługi mają decydujące znaczenie w sakramencie pokuty i pojednania. Sakrament ten nie tylko sprawia odpuszczenie grzechów, ale daje moc do przemiany umysłu i mentalności, ponieważ jego siła wypływa ze śmierci Chrystusa, która jest kulminacyjnym punktem w zbawczym dziele Syna Bożego. Śmierci przygotowanej przez życie w całkowitej ofierze i dlatego kontynuowanej przez zmartwychwstanie. Dar przebaczenia we krwi Chrystusa zakłada, że grzesznik powinien odczuwać potrzebę skorzystania z niego, aby powrócić do Boga. Obecność zaś Ducha Świętego, którego dar symbolizuje tchnienie Jezusa na apostołów, czyni z grzesznika nowe stworzenie. Tak więc sakrament pokuty i pojednania tutaj znajduje swoje źródło. Z komentarza do listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, Orygenesa. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Święty Paweł, mówiąc wcześniej, że Chrystus umarł za nas jako za grzeszników, w oznaczonym czasie jesteśmy, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Teraz chcę pokazać ogrom miłości Boga do ludzi, bo jeśli ta miłość została okazana bezbożnym i grzesznikom dla ich zbawienia, tak dalece, że poświęcił dla nich swojego jedynego Syna, o ileż więcej ta miłość będzie bardziej hojna i większa wobec już nawróconych i przemienionych, jak sam zresztą mówi, zbawionych przez Jego krew. Przez to wszystko pokazuje, że nie usprawiedliwia nas sama wiara bez krwi Chrystusa, ani krew Chrystusa nie usprawiedliwia nas bez naszej wiary. Jednakże w tych dwóch rzeczywistości dużo bardziej usprawiedliwia nas krew Chrystusa. Dużo bardziej zbawia nas krew Chrystusa niż sama nasza wiara, czy nawet dzieła sprawiedliwości. Prośby i modlitwy. Bracia i siostry ożywieni nadzieją złożoną w nas przez krew Chrystusa, wołajmy. Krwi Chrystusa, której owoców doznajemy w sakramencie pokuty i pojednania, oczyść nas z grzechu. Krwi Chrystusa, która oświecasz i podtrzymujesz przy życiu duszę mocą swojej prawdy, oczyść nas z grzechu. Krwi Chrystusa, która uczyniłaś człowieka zdolnym do przebywania z Bogiem, oczyść nas z grzechu.
Bóg pokoju niech obdarzy nas świętością życia, a całe nasze istnienie ducha, duszę i ciało niech zachowa w nieskazitelnym na życie wieczne i gotowym na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Litania do najdroższej krwi Chrystusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Nowego i Wiecznego Przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Przykonaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężające złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodzące dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, chłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Udzielę wam teraz Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa.